Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w grze Elden Ring. No i tak, słowem wstępa na dzisiejszego epizoda, przygoda, czy jak to tak zwał. Jesteśmy w pogrobnie. Jak widzicie, tutaj się coś zmieniło, już dosyć dawno. A dlaczego tu jesteśmy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ostatnie starcia z ognistym olbrzymem nie były najlepsze. Więc stwierdziłem, że wezmę kilka kroków w tył i ten, pójdziemy zająć się prostszymi rzeczami. Dlatego też, no, jesteśmy tutaj w takiej konfiguracji, nie innej i nawet nie muszę tego unosić, ciekawe. Okej, okay, skoro nie muszę nosić, to weźmy w takim wypadku sobie bonus do zręczności może? Albo do wszystkiego po trochu, nie wiem. A niech będzie zręczność na razie. I tak. Jesteśmy naprawdę teraz wczesnym etapie jakby, a... jeśli chodzi o poziom niebezpieczeństwa, trudności i tym podobnych rzeczy. Bo to, co tutaj widzicie, to jest coś, co mogliśmy zrobić od razu po tym, jak spotkaliśmy się z Radanem. I cóż, jest to związane z wątkiem Rani. I osobiście mogłabym powiedzieć, że jest to jedna z ciekawszych, tak chyba da się powiedzieć, lokacji. I tak. Co by było, nie było. Idziemy tutaj nie tylko dlatego, że chcę wątek Rani, czy chcę tam nadgonić z jakimiś zaległościami, nie. Idziemy tutaj po jedną konkretną rzecz, którą mam nadzieję, że znajdę, bo... prawda jest, jaka jest. Mogę jej nie odnaleźć. I co my tu mamy? Zajęcia się już zdrajcą? W takim razie Dynokronu śmiało dogonię cię, o co chodzi. Jakim zdrajcą co? Dlaczego się nie rozumiem? Chyba tak, chyba czegoś nie rozumiem. Ale co teraz to nie ma znaczenia. No co ma znaczenie, to to, że tutaj teraz trzeba będzie znaleźć bezpieczną trasę, żeby wskoczyć do dziury. I co mogę powiedzieć, poza tym, że tak... nie będę ukrywał, nie chciałem tutaj iść za bardzo. Z długi czas. Bałem się, że pójście tutaj będzie mnie kusić paroma rzeczami. Dlatego też nawet mag tutaj nie przebył. Chociaż dla niego jest tu parę bardzo potężnych rzeczy, delikatnie mówiąc. I możliwe, że niedługo zobaczycie nawet, jakie to są rzeczy, zrozumiecie i tak dalej. Nie gwarantuję wam tego, żeby nie było. Ale po prostu wydaje mi się, że chyba magiem właśnie też będę musiał tu poleść. Czy tego chcę, czy nie. Chociaż akurat magiem to bardziej chcę. Mianowicie kwestię tego, jak mówię, że pokusa. I uwaga, uwaga, oto jesteśmy. Oto jesteśmy. Nokron. Jeszcze nie dostaliśmy napisu samego w sobie, to zaraz będziemy. Chyba tutaj, tak generalnie mówiąc. Oj, dawno tutaj nie byłem, więc... prawdę powiedziawszy, nawet nie pamiętam dokładnie, co tutaj będzie, jak to będzie. Poza jedną rzeczą. Ale ta jedna rzecz... to tak naprawdę... Właśnie, czemu nie mam pochodni? Niech będzie to. W sumie coś takiego ma znaczenia, która... jedna rzecz w sumie jest bardzo istotna, dlatego jakbym chciał jakby... potoczyć... właśnie następne epizody. Następne przygody naszego wojaka i tak dalej. Dlatego też właśnie tutaj polazłem. Teraz tak, uspiąłem co smar, fajnie, fajnie. Ale to nie jest aż takie istotne. To, co jest istotne, to to, że... no właśnie, Nokron, wieczne miasto, oj tak. Jesteśmy tutaj i... jeśli się nie mylę... a ostrzegam, mogę się mylić to bardzo. Możliwe, że jest tutaj przejście też do innej lokacji, która jest całkowicie niezwiązana z tym wszystkim. A do której będę chciał pójść za wszelką cenę, bo są tam ciekawe rzeczy. Ale tak, nie jest to za ciemno, więc mogę spokojnie wejść w ten sposób i... i w sumie nie będę nic więcej mówił, poza tym, że... a to nasi główni przeciwnicy tutaj. Bloby. Jak widać, bardzo słabe, ale... to jest akurat wina. Tego, że jestem overleveled na to miejsce.
W sumie mag chyba też będzie overleveled, chociaż właśnie aż tak bardzo, w sumie. No dawno nie zaglądałem do maga. Ja bym ostatnio miał pójść do Lyndell, ale jakieś tak powiem, że nie udało się pokonać do tej pory tego smuczego jakby rycerza. Więc no za szybko to raczej tam nie wylezę. Akurat nie wlazłbym, bo teraz jak sobie, tak siedzę i przypominam, to tutaj jest sekretna droga do Lyndell. Gdzieś tędy, chyba. Albo przez jakąś inną lokację bliską temu wszystkiemu. Więc ta magia tu definitywnie trzeba będzie przyjść. No, ale... jak zwykle, musi być jakieś ale. Na razie nie powinien się skupić na magu. A prędzej na eliminowaniu tych blobów oraz wszelakich innych zagrożeń, które nam tutaj dają na drodze, kiedy gramy tym wojakiem w tym momencie. Nie żeby tutaj naprawdę miało być coś groźnego. Przynajmniej nie jeszcze. Nie jeszcze, nie teraz. Bo... generalnie będzie tu coś, co może nam zagrozić chyba. O ile nie mylę znowu miejsc i lokacji. Ale jestem prawie że pewien, że na pewno nie mylę. Więc... ja. Jeśli tutaj to będzie, to... nie wiem, czy to przejdę. I czyżbym dobrze pamiętał? Tak, dobrze pamiętam. Sądząc po tym wszystkim, dobrze pamiętam, że tutaj będzie właśnie ta jakby jedna odnoga, która ma bardzo fajne coś, a jednocześnie nie jest w ogóle związana i przez to, że na tamtą nogę natrafiłem, to przez długi czas błądziłem tutaj sobie, na mojej pierwszej postaci. Na szczęście tym razem jestem bardziej przygotowany, więc aż takich zlamień być nie powinno, no. Być nie powinno, oznacza mniej więcej tyle, że szansa jest delikatnie mniejsza, aczkolwiek nadal występuje bardzo poważnie. I tak, tu są tacy. Całe szczęście sobie z nimi radzę trochę. I jak też wspominałem, jestem overleveled, więc nawet jeśli bym sobie nie radził, to nie powinien być stanowczym zagrożeniem. Co nie nakładam za efekt w sumie? Odmrożenie. Tak, to jest chyba odmrożenie, jeśli się nie mylę. Dosyć fajny efekt, nie będę ukrywał. Można nieźle go kombować sobie z obrażeniami od ognia, żeby ciągle go nakładać, przez co po prostu da się fajnie obrażenia bić. Będą czy są procentowe, czy stałe, ale to teraz nieistotne. No a potem ogniem, czy tam konkretnie ognie z tymi obrażeniami, można to zresetować, żeby nie musiało spadać naturalnie i od początku. Tak czy inaczej, no. Jesteśmy już w dziedzińcu Nokron. Teraz brzmi, który dalej. Niby taka pierdoła. Upiorny konwali jeszcze, no. Tego tutaj totalnie nie pamiętałem. Nie pamiętam, że te konwalie mają jakby swoje dzwonki. Ale okej. Okay. Nawet jeśli mają te dzwonki, tym podobne pierdoły, to... nie wiem, czy zdobędziemy wystarczająco dużo, żeby poulepszać jakieś popioły. Prochy. I w sumie właśnie to jest też jedna rzecz, o której zawsze zapominam, jeśli chodzi o boss fight, tym podobne rzeczy. Nie używam żadnych prochów. Czy tam popiołów, nigdy nie pamiętam, czy są prochy, czy popioły. I nie potrzebuję się męczyć z nimi, mogłem zrobić coś takiego i byłoby szybciej, łatwiej. Tak, znowu przestawiłem się na ten, na tego błyskawica. Tak, rzadko korzystam, więc mówię dobrze, mogę mieć to. Tak, jesteśmy trochę ranni, widzę, że jedną butę... Nie ten inkantacji. Tak, serwo mówi tak dziwnie, błędnie. Żywotność bestii, tak, to jest to. Od razu lepiej. Co ja chciałem powiedzieć, bo znowu zgubiłem wątek chyba. No tak. Powinnam ich używać, a nawet w DLC mamy przecież dla nich specjalne wzmocnienia, przez co można gdzieś mam mniej je ogarnięte tutaj pod względem właśnie poziomów. To będą nadal użyteczne, mocne i tak dalej. Ale osobiście, jak mówię, nie mam pojęcia i teraz... nie podoba mi się to, że tutaj mogę sobie już kogoś wezwać.
Nawet bardzo mi się nie podoba. Nie zmienia to jednak faktu, że pewnie będę musiał. Jeśli będę chciał mieć spokój, jeśli to jest to miejsce, o którym myślę. To jest to, o czym myślę, tutaj będziemy mieć właśnie do czynienia z paroma rzeczami, które są trochę bardziej irytujące. Nie są groźne, nie są niebezpieczne, ale irytujące na pewno. I czy tu zaraz będzie to, o czym myślę? Czy nie? Łza larwy. Świetna rzecz. Może nie do końca potrzebna, ale świetna. Jeśli bym chciał kiedyś, wiecie, dostosować sobie trochę bardziej jakieś rzeczy, czy to nawet takie pierdoły pokroju, a może dajmy jednak mniej siły, więcej zręczności, albo okej, przydałoby się więcej umysłu, a energią sobie radzę, więc możemy trochę obniżyć. Jakiekolwiek pierdoły by to nie były, możemy to zrobić, więc no. Fajnie. Dobra, gincie, gincie, gincie. Gdzie to w sumie prowadzi? O! Tutaj z powrotem? Ciekawe. Dobra, więc zobaczmy, co jest tutaj. Jejo. Już miałem delikatnego... w słowie zawała. Myślałem, że spadnę zaraz gdzieś i... Okej, ta. Ta, dokładnie wiem, gdzie jesteśmy i dokąd to prowadzi. Dobrze myślałem. W takim wypadku zawróćmy trochę i zobaczmy, co było w tym jakby trochę inniejszym miejscu. I chyba zaraz właśnie będzie to, jak mówię, to, czego się spodziewałem. Irytujące. Nie niebezpieczne, nie groźne. Irytujące. Szybko zrozumiecie raczej dlaczego. I... szybko raczej też zrozumiecie, co było moim jakby głównym celem wyprawy tutaj, jak to zobaczycie. O ile znacie Elden Ringa, rzecz jasna, albo oglądaliście serię u mnie pierwszą. Bo tam też to miejsce było jakby przełomowym teraz trochę tarczownika. Nie kojarzyłem ich, ale fajnie. Będziemy mogli sobie tych takich dziadów z tarczami wzywać. Będę z tego korzystał? Niestety, zapewne nie. Zapewne nie, jak się powtarzam. To jest właśnie ta rzecz. Że idziemy tutaj, zobaczymy coś, co spowoduje, że w sumie nigdy nie będę używał żadnych prochów. Prawdopodobnie, niestety. Mówię niestety, prawdopodobnie, bo no wszystko może się jednak zmienić. Może będę na tyle silny, jeśli chodzi o moją siłę woli, na tyle wytrwały, że mimo tego jednak będę używał innych rzeczy. Ale tak, no. Jak będzie, tak będzie. No właśnie tutaj można powiedzieć, że jest dojście do tej lokacji, w której się gubiłem trochę. Pójdziemy tam. Zdecydowanie, bo jest tam fajnie. I jak mówię, chcę na razie zrobić kilka kroków w tył, tak jakby. Głównie właśnie w celu takim, żeby trochę mieć spokojniejsze doznania z Elden Ringa, bo ostatnio przez to, że sobie nie radzę i w DLC-ku i nawet sobie nie poradziłem, co ciekawe, z zwykłym ognistym olbrzymem. No, chcę właśnie trochę odsapnąć od tego i iść na łatwiznę. Chociaż tak dziwnie brzmi, pójść na łatwiznę grając w Souls-like'a. Co z tym Souls-like'em? To można powiedzieć, że to jest pełnoprawna część Souls, tak naprawdę. Tak. Dla wyzwania powiem, że tutaj nie będziemy używać broni. To wprost mówię. Jeśli to jest to, o czym myślę, pójdziemy tu bez broni. I tak, jest to, o czym myślę. I uwaga, uwaga, panie, panowie, dzieciaki, ktokolwiek. Oto przed wami... łza naśladowca. Wróg, który jest dokładnie tym samym, czym my jesteśmy. Zachowuje się nie do końca jak my może. Ale używa tego, co my mieliśmy wyekwipowane w momencie, kiedy tu wchodzimy. I właśnie tak. To jest jakby prawdziwy test potęgi, czy jesteśmy w stanie samych siebie pokonać. I tak, butelki też ma, widzicie. Swego czasu, nie wiem czy nadal tak jest,
był to jeden z najpotężniejszych jakby poniekąd przeciwników. O, no tylko jedną butelkę? Ciekawe. Pod tym właśnie względem, że potrafił... No, potężne mieć rzeczy, jeśli przychodziło, nie wiedząc o tym, wchodziłeś ty na pełni swoich sił. Ja na całe szczęście już tu byłem przygotowany, dlatego na przykład nie wyciągłem pieczęci, tylko miałem pochodnie w drugiej ręce. Bo gdybym tu przyszedł z pochodnią, czy z pieczęcią, tak powiem, on miałby pieczęć i używałby wszystkich inkantacji, które mamy i które można. Tak czy inaczej go pokonaliśmy. Za larwy razy dwa, maska srebrnej łzy. Bardzo fajna rzecz, jeśli się nie mylę. Ale jednocześnie taka nie dla nas, bo ona jest stricte pod mistycyzm. I tak. Udało się przejść, pokonać, więc idziemy dalej. Nadal będę bez broni łaził, bo po czemu nie? Dama ostatnio miała dużo uwagi, to dzisiaj trzeba poświęcić jej trochę sztuce walki srebrnego. Uschłego liścia, czy suchego liścia, tak, suchego liścia. Pa, pa! Dzięki za kamyk. Nie, żebym go szczególnie potrzebował, bo takie kamyki chyba w kieszeni noszę od dłuższego czasu, ale no nadal dzięki za kamyk. I teraz tak, a tutaj gdzieś zaraz będzie można zaskoczyć właśnie tam. Będzie można iść się zgubić. Ja pewnie pójdę się zgubić. Nie mówisz na pewno, ale pewnie tak. Bo osobiście nawet nie pamiętam, gdzie jest prawidłowa trasa. Przy czym... Nie pamiętam też, czy chcę iść tą prawidłową, czy chcę iść tą nieprawidłową. Nie pamiętam, na której się co jakby znajdowało. No poza tym, że na prawidłowej jest dalszy ciąg w Antkurani. A, patrzcie, palec mogłynów widać. A. To tam. Czyliśmy zacięte walki z Mogiem. I okej. Okej. Tutaj mam też do czynienia z, właśnie, jak widzicie, cielesną formą tych tutaj jakby rogatych wojowników, tych, których mieliśmy wcześniej, także w formie duchów. To jest ważne, że tutaj znowu też takie mauzoleum, podobne trochę do tego, które już widzieliśmy też ostatnio przy nich. Mogłem tak zdradzić delikatną tajemnicę, że... Jest tutaj ponownie spotkanie z jakby tym lejeniem, z którym się już byliśmy. W trochę właśnie innej formie. Jakby lejen 2.0, dosłownie tak można to podsumować najprościej. Jest on trochę potężniejszy, ale nadal u podstaw jest tym samym. Czy będziemy z nim dzisiaj walczyć? Wątpię. Głównie dlatego, że po prostu... Nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. Oczywiście. Wiadomo, że im więcej bossów pokażę, im więcej rzeczy zrobię na serii, tym bardziej ona będzie kompletna. O, ale po prostu na to przyjdzie czas kiedy indziej. A teraz czy mam jakiś atak? Oczywiście, że nie. Jakieś są... Nie rozsądzę, że żadnego ataku nie przygotowałem sobie do moich inkantacji. Okej. Okay. To był akurat dobry ruch. W sumie jak jesteśmy już w takim krytycznym stanie, to zarzućmy leczonko jedno. Drugiego nie możemy niestety, ale nie sądzę, żeby było potrzebne. I aktywujmy jeden z ogni, który tam potem właśnie tego lejenia będą otwierać. Jednakowoż, jak mówiłem, nie on jest dzisiaj naszym celem. Naszym celem są inne miejsca i inne rzeczy. W szczególności powiedziałbym, że... No nie.
Ja nie chcę. Zobaczcie, trochę tak zgubiłem wątek, ale jak zobaczymy tego wilka, to już się załamałem. Ja nie lubię tych wilków. Bardzo ich nie lubię. Na szczęście tutaj to nie jest obowiązkowa walka czy coś, ale no. Nadal jest jak jest. Chyba nawet wyciągnę damę, żeby szybko się rozprawić. Jak mówię, nie lubię. Nie jest jakiś wyjątkowo potężny, tutaj też jesteśmy overleveled i tak dalej, ale po prostu nie lubię. I na moim pierwszym spotkaniu z Elden Ringiem mogę powiedzieć, że długi czas miałem z nimi problemy w ogóle, żeby ich pokonywać, nawet jakbym overleveled. Nie wiem, przez to jak są mobilne, jak bardzo skaczą. Bo moja mobilność, można powiedzieć, że nigdy najlepsza nie była. No i przez to, że cały czas spamię tymi zaklęciami, które mnie co będzie często przewracały, bo no nie jestem znany z tego, że biorę jakieś najstabilniejsze zbroje. I widzicie, nawet teraz prawie umieram od tego wilka. Gdyby nie to, że mam tyle butelek, to bym tu padł. To znaczy, że, jak mówiłem, to, że jestem overleveled, nie ma nic do gadania, jak walczę z tymi wilkami. I teraz tak, weźmy konia sobie. I dobrze widziałem, że są tutaj jakieś właśnie te skrabeusze, które mogą nawet coś innego. Chociaż chyba taki najciekawszy to już se uciekł. Albo to nie było żadnego innego i mi się tylko wydawało. Później będę mógł tu podejść jeszcze raz i sprawdzić. A na razie muszę odnaleźć to, czego szukam. Czy to tutaj? Nie, tutaj chyba się nie szło, a może się szło? Nie, to wszystko wygląda bardziej jako zdobna rzecz, niż jak miejsce, do którego mogę iść. I jest jakiś skrabeusz. I to jest taki, który daje jakieś znajdźki. Jestem tego pewien. Tak. Zagęty strzał. Czymkolwiek to jest, poza tym, że to jest coś do łuku. To zdobyliśmy. Teraz tak. Co tutaj dalej i jak tutaj dalej? Jak mówię, nie pamiętam. Poza chyba jedną czy dwoma rzeczami? O, meduza. Jak tu widzicie, jest właśnie ten lejeń. Jest taka ścieżynka. I dotarliśmy dokładnie w to miejsce, do którego myślałem, że dotrzemy, więc nie wiem, czy się cieszyć, czy się załamywać. Bo jak już mówiłem, nie pamiętam, gdzie jest prawidłowa droga dla wątku Rani. A bądź co bądź, chciałbym też, żebym go może pokazać jak najszybciej, nawet dwojakiem. Chociaż sam wątek Rani bardziej jest istotny dla Mamy, jak to powtarzam non-stop. Ale tak. To miejsce, mogę wam powiedzieć, że jest bardzo małe. Dosłownie, bardzo. Stąd zaraz będziemy mieć właśnie to irytujące starcie numer 2, tak nawet bym mógł to nazwać. A najdokładniej, jeśli bym miał to nazwać, to nazwałbym to coś, co przez długi czas, można powiedzieć, mi blokowało wszystko. I tak, są tu niestety rycerze Igla. Nie lubię dziadów. Pytanie brzmi, kogo ja tu lubię, jeśli chodzi o oponentów. I jeśli się nie mylę, tutaj chyba będzie potrzeba ta pochodnia. Dziwna. Jestem prawie przekonany, że tutaj właśnie gdzieś było coś, co ta pochodnia mogła pomóc wykryć. Tak czy inaczej, mamy tutaj rycerza Cygla, który stoi na krawędzi. Może uda się go plec stabnąć? Nie. Nie udało się niestety. A co gorsze, jeszcze teraz przez to muszę z nim walczyć. Oznacza to mniej więcej tyle, że będę musiał, bo ja nie jestem z tych, co uciekną. Czy dobra, może inaczej, jestem z tych, co to z chęcią uciekną, ale no nie tym razem. Bo i tak
co z tego, że ucieknę, jak zaraz nie będę wiedział, co dalej ze sobą zrobić. Ale są ciekawe, że nie można ich plecy stabować. Zawsze mi się wydawało, że jakieś jest szansa na to. Ale cóż, albo mamy bardzo mały hitbox na plecy staba, albo dosłownie się nie da. I pewnie idę w paszczę jakichś innych wrogów, uciekając przed nim powoli. Nie mam pojęcia. Jeszcze ten zaczyna se sruwać, super. I przez to, że mam tu jeszcze takiego małego dziada startu, to pewnie mi się to nie uda, bo on będzie mi przerwał jakieś ważniejsze kombinacje i podobne rzeczy. Oho, ewa. Nie pamiętam, że on to robił. Że ta broń gdzieś takiego potrafiła, to kojarzyłem, ale... Pamiętam, żeby tutaj... Dobra, to już po nas, nie mamy butelek. A wątpię, żebym zdążył szybko wielkie leczenie zarzucić. Okej, okay, udało się. Na farcie, to sporym. Ale się udało. No nie, myślałem, że pozbędę się tego dziada starczą. Ale nie. No, wiedziałem, że tak się skończy. Po prostu wiedziałem, jak widziałem, że ten starczą też to będzie łaził. Tak czy inaczej, lama. I w sumie pierwsza śmierć dzisiaj? Czy druga? Chyba pierwsza. Wow. Ci pierwsza to naprawdę daleko znalazłem. Nie ginąc. Więc mini sukcesy dla mnie i tak jest. I tak, runy spróbuję odzyskać. Ale jeśli się nie uda, to nie będę płakał. Jak zawsze powtarzam, mogę zawsze dofarmić. Nie lubię farmić, ale zawsze mogę. Chociaż mówię, nie lubię farmić, a potem biegam po tunelu w Leyndell. Znaczy, przepraszam, po tym na płaskowyżu Altus, nie ostrowyżu, to jest ważna różnica, płaskowyżu. I po prostu ten. I ten, no. I biję tam górników przez bardzo długi czas, tylko po to, żeby zdobyć kamienie piątki do ulepszania rzeczy. Chociaż takie rzeczy to też jest natura tutaj, powiedzmy, Elden Ringa i gier tym podobnych. Czasami trzeba pójść gdzieś coś tłuc długo, żeby coś wyfarmić. Czasami jest to jakaś broń, która może tylko wypaść z jakiegoś wroga, czasami to są jakieś inne kwestie. Ale chodź tutaj, skarabeusz. Świeci się na złoto, więc może to będzie inkantacja jakaś. Jest. Leczenie porządku. Dziwna nazwa, ale okej. Jeszcze z utrum 13. Ładne. Tak, czy stąd można gdzieś było spaść? Nie. Przy okazji tam też można zobaczyć te dolne obszary, w których można było chodzić już dawno, dawno. Byliśmy tam. Właśnie na był mniej więcej pierwszy lejeń. I teraz cek. Co dalej? Co dalej? Bardzo dobre pytanie. Że jestem za głupi, żeby pamiętać, co dalej. Tylko wyciągnę tę pochodnię, bo jestem naprawdę święcie przekonany, że tutaj był ktoś, dla kogo ta pochodnia mogła być potrzebna. Tak. A może się myliłem? Nieważne. Nieistotne. Tak czy inaczej, tutaj mamy jakiegoś takiego kogoś, skulonego, załamanego. Pytanie, czy chcę dać zestaw bliźniaczej zbroi. Jest to... To jest teraz ciekawa sprawa. Jakbym powiem, to możecie się tak samo dziwić jak ja. Jest to D, brat D. A tu jest grota, w której się męczyłem bardzo długo. Tak, więc tutaj nie idę. Powiem, że to nie jest ta prawidłowa trasa. A co za tym idzie, muszę znaleźć prawidłową, bo ja tam nie chcę. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Po prostu wiem, co mi tam czeka i jaka tam będzie męczarnia i tym podobne rzeczy, więc tak. Po prostu proszę nie.
Teraz tak, cyk, cyk, cyk. Czy tu coś jeszcze było? Nie? Okej, okay. Inaczej mówiąc... Pozostało już nam nic innego, jak tylko znaleźć to dojście do prawidłowej trasy. Teraz pytanie, gdzie była ta dobra trasa? Bo pamiętam jedną rzecz. To mogłem powiedzieć, gdzieś trzeba było jakoś skoczyć lub spaść. Ale gdzie? Tego już nie wiem. Z drugiej strony zaś, jak zobaczę, to po prostu będę wiedział. To mogło być albo tutaj, albo nawet wcześniej kawałek, więc... Trzeba będzie po prostu szukać. Ale raczej to tu nie było. Raczej to było gdzie indziej całkowicie. Tak, przepisy misjonarza, fajna rzecz, tym podobne, ale... Nadal tu idzie? Tak, nadal tu idzie. Może jakoś uda się mu wymknąć. Tego na szczerze ci wrogowie tutaj mądrzejsi nie są. Ale znowu też nie wiem, jaki mają zasięg agro. A jeśli nie są najmądrzejsi, to i tak mogą za mną podążać bardzo długo. No jak zresztą widać, nadal jestem traktowany jako w walce. O, już nie jestem. Dobra. Dobra, dobra. Więc teraz może warto byłoby popatrzeć. Okej, okay, już widzę. Już widzę. To było bardziej oczywiste niż się spodziewałem, więc szybko się tym będziemy mogli zająć. I od razu mówię, robiąc to, będziemy też kończyć epizoda. Dlatego, że no trochę już trwa. Ale jest też drugi powód jakby. Dosyć prosty. Po prostu mam też parę innych spraw, które muszę dzisiaj pozałatwiać, więc no dłużej nagrywać nie mogę. O, proszę, stąd nie można wrócić. W sensie, choć zawsze mogę. I dobra, można było jednak wrócić. Fajnie. Fajnie. Tak czy inaczej, jedziemy szybko, nie przejmując się niczym. I ta sekcja, do której tam będziemy teraz iść, jest bardzo interesująca pod wieloma względami. Po pierwsze to, że jest tam właśnie potężny skarb, który też będziemy szukać. Nie kończę dzisiaj, ale ogólnie. A druga sprawa jest taka, że w sumie jeśli chce się tym iść tylko dla Rani, to bardzo, ale to bardzo szybko da się to załatwić. Teraz tak, trzeba wyjść tu chyba na tą trochę wyższą miejsce. Tak, celowo wyższą miejsce mówię. Wiem, że nie jest to prawidłowe. A nie, nawet nie trzeba. Tu dosłownie było miejsce łaski. Wow. Ja to jestem jednak czasami nieszczególnie inteligentny. Pamiętliwy. Ale dobra. Tak czy inaczej się uda. Jesteśmy na świętej ziemi nocy. Czyli w miejscu, w którym będzie to, po co tu przybyliśmy tak... według Rani. I Blajda też. Innych, no bo... W teorii właśnie jesteśmy tutaj na polecenie Rani, dla tych, którzy pamiętają, której zgodziliśmy się służyć, po to, żeby po prostu, no... coś zrobić. I tak, srebrna łza. Nie pamiętam, że tutaj walczymy z takimi... właśnie tymi srebrnymi łzami, powiedzmy, które się zmieniają w kogoś. Dosłownie, nie pamiętam, że są tutaj takie pojedynki. Nie, żeby to było złe, bo jak widzicie, nie są oni największymi zagrożeniami dla nas. Po raz kolejny powtórzę to, co zawsze mówię, jesteśmy niestety overleveled.
Nie mam tego. Zapomniałem. Nie zmienia to jednak faktu, że no, czasem tak się zdarza. I że nadal mogę tutaj totalnie lamić i umierać, jak widzieliście przy... No, przy tym rudym wilku prawie, że... Tak czy inaczej... Czy tutaj coś dalej jest? Niekoniecznie, więc... skaczmy na koindach. Tak. Nie, tutaj się nie skakało. Dobra. Druga śmierć. Tym razem jest to przez moją głupotę. Nie przez wroga i moją głupotę. Teraz czysto tylko i wyłącznie głupota. Nie tu. Tak. Dobrze. I przy okazji wyciągnijmy damę. Co mi tam szkodzi? Nawet będzie może lepiej, bo... Trochę nie wiem po prostu, jakie są tutaj odporności naszych oponentów, więc... Równie dobrze mogę sprawdzić obie bronie. Przy czym tak, wiem, że dama jest... trochę lepiej ulepszona. I chyba nawet bezowo wyższe obrażenia. Więc może się sprawdzać i tak lepiej. Ale ta... Mniej więcej tutaj tak bez różnicy. Bo i jedna sztuka walki, druga jest świetna. I właśnie, a propos tego wszystkiego... muszę jeszcze wspomnieć właśnie jakby o dwóch rzeczach. No nie wierzę, że to... Nie! Nie wierzę. Nie wierzę. Nie. To jest szczyt bycia mną. Ale tak, właśnie dwie rzeczy. W sumie dwie czy trzy. Teraz już nie mam pojęcia, czy dwie czy trzy, ale kilka spraw. Na pewno, które zasłyszałem, wiem, albo którymi chciałbym się zająć, tak na szybko mi się przypomniały. A... Słyszałem, że istnieje ponoć w DLC-ku gdzieś, i możemy to znaleźć, bardzo ciekawy popiół wojny, który jest stworzony w taki sposób, że tylko i wyłącznie dama może z niego korzystać, więc... Ciekawie, czy to prawda, czy nie. Jeśli coś o tym wiecie, to możecie powiedzieć, czy to prawda, czy nie. Nie mówcie, co to i gdzie. Wystarczy wiadomość, że wiem, że możemy to szybko odnaleźć i że... O. Że ponoć mi się spodoba. Ale jak już mówiłem, podkreślam po raz kolejny, nie mam pewności, czy to nie jest znowu jakiś wymysł kogoś, kto mi to powiedział tylko po to, żeby mnie zmylić. Bo takie sytuacje się zdarzały. Jak chociażby... I tu mogę podać bardzo stary przykład, bo to jest już sprzed kilku lat. Ja nie pamiętam kto, ale grając w Sekiro po raz pierwszy... A ktoś mi powiedział, że... Nie pamiętam, czy... Przedmieścia, czy zamek... Ale ogólnie... Miejsce, w którym... W teorii... można by nazwać go taką... Miejsce, w którym w teorii był więziony nasz tam... Nie pamiętam, jak się nazywa, ale ogólnie... No, co powiedzieć się... Dziecko, któremu służyliśmy, którego mieliśmy chronić jako, no, shinobi, tak, właśnie shinobi się to nazywa, czyli, no wiecie, ala skrytobójca, coś ala Nina, ale niekoniecznie Nina i tak dalej, no, to jest nasza główna postać. Nie pamiętam, jak się nazywał, więc dlatego mówiłem w ten sposób, że to dzieciów czy coś, na pewno nie pamiętam imienia. Ale tak, że rzekomo to jest endgame'owa lokacja i nie powinien tutaj przychodzić, kiedy dosłownie... Prawda była taka, że miałem tam iść w tym momencie i to dosłownie było po kolei. I co mi tu mam? Czarne ostrze? A to ciekawe. To bardzo ważna informacja, że to jest czarne ostrze. Nawet nie będę musiał go sprawdzać, bo ja wiem, co to jest. O, przykład tutaj coś jest zamknięte, co od razu to otworzę, zobaczymy, co to będzie. Ale tak, kontynuując. Czarne ostrze pozwala nakładać okultystyczny efekt, krwawiący efekt lub trujący efekt. To jest naprawdę interesting, delikatnie mówiąc. Fajna księga pod mistycyzm. Co to w ogóle było za miejsce? Okej, mówiąc szczerze, nie podoba mi się co. Liczyłem, że może tego nie... Że może jakimś cudem na to nie trafi, ale boję się, że to jest to, o czym myślę. Dokładnie tak. Prochy łzy na śladowcy. Najpotężniejsze prochy z Elden Ringa w momencie wydania. Jak jest teraz, nie mam pojęcia.
ale potężne. Kosztujmy życie zamiast many, żeby je aktywować. Co ważniejsze... A nie, jeszcze nie schodzę, bo tam widzę inne rzeczy. Właśnie podobnie jak ten oponent, z którym walczyliśmy chwilę wcześniej. Taki pseudo-boss, uznany śladowcy. Kopią dokładnie nas w momencie, w którym je aktywujemy. Inaczej mówiąc, jeśli mamy jakieś OP coś, on też będzie miał OP coś. Nie pamiętam tylko, jak to wygląda, powiedzmy, pod względem statystyk. Czy on ma takie same jak my? Czy on miał jakieś swoje własne skalowania, powiedzmy, obrażeń i tym podobnych rzeczy? Jakby nie pamiętam. Ale teraz nieważne. To, co jest ważne, to to, że mam tu do czynienia z kulą, która gdzie jest wrogiem, którym da się pobić. Wezmę też to, bo tym chyba łatwiej będzie nam ją pobić. I tak, dla wszystkich ciekawskich, czemu to bije, zaraz zobaczycie. Proszę, łza larwy. Tak. To akurat pamiętałem tu, takie kule właśnie będą nam dawać często łzy larwy, więc jest to fajne miejsce, jeśli nie macie, a chcielibyście szybko zdobyć. Jak myślałem o rysowaniu tam naszego magika, żeby coś tam robić, nie wiedziałem gdzie, bo nie miałem i tak dalej, to... Trochę byłem smutny, spanikowany, a teraz coś tak nagle... A no tak, w każdym razie faktycznie to było tego bardzo dużo. Jak się inaczej, jesteśmy już coraz bliżej miejsca docelowego. I powiedziałbym nawet, że cieszę się z tego, ale nie, nie cieszę się. Bo znaleźliśmy to, czego nie chciałem znaleźć. Ale błąd z moją pamięcią, jak zwykle robi swoje. Że przez przypadek to trafiłem. I tak czy inaczej, jest to w ogóle nieulepszone. Ale chciałbym wam pokazać, jakie to jest mocne, dlatego też zadzwonię po to. I oto ja 2-0. Więc chodzi ja 2-0. Proszę, rzuca złotą przysięgę czy jakoś tak. I patrzcie, nie ulepszona nic, nie bije najwyższych obrażeń. Ale zobaczcie, jak mało ich otrzymuje. To jest bardzo ważna cecha. Właśnie, że on umie korzystać ze wszystkiego. W tym z leczenia. Jest w stanie rzucać też leczenie, co takie główne, żeby nas ratować, czy ratować samego siebie. Umie robić ataki z wyskoku, umie wszystko, no... Wybiałem z Karosa, okej, to pamiętam, co to jest, fajna bardzo rzecz i dosyć istotna. Tak czy inaczej jednak... Nawet jak widzicie, on nie ma może najwyższych na razie statystyk, kiedy jest w ogóle niepoulepszany. Jeśli chodzi o ofensywę, ale defensywnie jest potężny. I to teraz, kiedy jeszcze nie jest wzmocniony w żaden sposób. A jedyny błąd widzę, że on bardzo często żywotność bestii nakłada sobie, nawet jeśli jeszcze mu się nie skończyła. Ale tak. To jest właśnie powód, dlaczego tutaj chciałem pójść i jednocześnie nie chciałem. Chciałem, bo wiedziałem, że to gdzieś tutaj się znajduje. I wiem, że mieliśmy jakieś większe problemy. To może mi pomóc ją rozwiązać bardzo prosto. Tak czy inaczej zrobił wszystko, co miał w tym obszarze, dlatego też znikł. Ale tak. A dlaczego nie chciałem? Powód jest prosty. Liczyłem, że... Właśnie liczyłem się z tym, że obiecywałem sobie chyba na początku serii, że nie będę używał tego prochu. Czym popiołu, bo to jest popiół. Prochy to jest to, co się nakłada na broń. Czyli prochy to są wspomnienia jakichś super potężnych technik, które pozwalają po prostu jakby nasycić broń tą techniką. A popioły to jest to, co się używa do przywoływania duchów. No i tak. Tak czy inaczej, prawda jest jaka jest. Jeśli byście mieli kiedyś problemy, często użycie tych właśnie prochów może was uratować. Rozwiązać problemy w 100%, spowodować, że gra się staje easy. Tak czy inaczej, po prostu... Nie chciałem tego używać. Ale obawiam się, że będę musiał i przy okazji coś jeszcze z innego. Oczy zabójcy palców.
To jest właśnie to, po co przybyliśmy. I wielka upiorna konwalia. Pamiętam, czy upiorne są na zwykłe, czy na legendarne prochy. Na legendarne, tak, teraz jestem pewien, bo zwykłe są nagrobne. Tak czy inaczej, jest tu gdzieś jeszcze chyba jeden skarb. I ten właśnie, na który bardziej liczyłem. Chociaż mogę też się mylić, tak czy inaczej. A tym kończymy epizoda. Tak. Napiszcie więc proszę w komentarzu, czy dostaję od was przyzwolenie na korzystanie z łzy naśladowczej, czy nie. Rzecz ostrzegam, jeśli dostanę komentarza zabraniającego, uznaję to za przyzwolenie, więc... Jeśli naprawdę nie chcecie, to piszcie te komentarze. Proszę was. I tak, następny epizod. Nie mam pojęcia, co będziemy robić. Może pójdziemy już na Olbrzyma, może wrócę do DLC-ka szukać tych właśnie... No, popiołów. A może... Następny będzie mag. Nie mam pojęcia, naprawdę. Ale tak czy inaczej, dzięki wam za uwagę, no i trzymajcie się, no, hej.